apeluję do pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, obecnego prezydenta, dzisiaj kontrkandydata w drugiej turze, o debatę, panie prezydencie. Uniknął pan obecności podczas dwóch, które się odbyły. Zostaliśmy we dwoje. Ja pana zapraszam. Porozmawiajmy, dajmy naszym potencjalnym wyborcom szansę, żeby mogli ocenić nasze propozycje. Umiejętność porozumiewania się, której do tej pory nie było, panie prezydencie, a na którą liczę.